Doskonale. Ale dziękuję. To był utwór Wszystko będzie dobrze. Może nie przedłużając. Drugi utwór nazywa się Chaos. I to jest taka refleksja nad rzeczami, które sprawiają, że możemy stanąć trochę obok siebie, spojrzeć na siebie z boku. Jest jako z natury niepijący od urodzenia, nie wiem jak to jest, nawet koledzy opowiadali, że jedna z takich rzeczy jest alkohol. I to zazwyczaj w tym momencie brałem łyka piwa, ale obniżyłem na scenę. No nieważne, w każdym razie o rzeczach, które pozwalają nam spojrzeć na siebie trochę z boku. Zawieszony pośród paradoksów, świadom, że to donikąd nie prowadzi. Ja chcę z tego wziąć, ile potrzebuję. Chcę utonąć, chcę się tym zarazić, żeby później powracać powoli, rozpaczliwie czepiać punktów stałych. Czemu wytrącamy się z równowagi? Czemu się uparcie zatruwamy? Uciekamy w cień i czemu nas ciągnie tak do niepokojów? Czemu nas tak przeraża dzień, że przegrywa wobec nocnych bojów? Czemu oddajemy swą tożsamość? Czemu samego życia jest nam mało? Czemu musimy kontestować stałość? Czemu umiemy żyć tylko na skraju? Ciągle nie udaje się nam wytrwać we własnych postanowieniach. Nawet gdy mamy doskonały plan, powala nas inny punkt widzenia. Musimy własnym sądom zadać kłam, na chwilę zakryć własną małość. Czemu jedynym lekarstwem na strach jest nieudolnie dozowany chaos?